Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Krystian Czeka i hop. Dziś mecz Polska-Senegal. Zobaczymy, jak poradzimy sobie w pierwszym spotkaniu właśnie w Rosji. Bądźmy dobrej myśli. Wydaje mi się, że Senegal nie jest aż tak dobrym, wybitnym przeciwnikiem, aby nam zagrozić. Choć jak wiemy w sporcie, w piłce nożnej, rzeczy dzieją się różne, więc nie można być niczego pewnym, ale trzeba kibicować. Co prawda, wy pewnie oglądacie ten film już po meczu. Możliwe, że to już jest środa, bo nie wiem, czy dzisiaj we wtorek uda mi się jeszcze wrzucić ten materiał. Podejrzewam, że nie, więc znacie już wynik. Natomiast ja jestem jeszcze przed, ale kibicujemy mocno. Dziś kolejny styl piwa, który krótko omówię, aby zbytnio tego wszystkiego nie przedłużać. Będzie to styl, który zwie się Irish Red Ale, czyli jak już nam sama nazwa mówi, to piwo jest, ten styl piwny popularny jest raczej w Irlandii, choć nie tylko. W Polsce jest dosyć mało tego typu piw i też konsumenci nie bardzo chętnie go wybierają, choć polecałbym właśnie ten styl początkujący. Red Ale. No właśnie, czym jest ale już chyba wiecie, bo to tłumaczyłem we wcześniejszych filmikach. Red, no tutaj czerwona barwa piwa być powinna, choć nie jest to tak łatwo zrobić. No, trzeba odpowiednio zasyp ustawić, aby rzeczywiście ta czerwień była taka dosyć dobra, dosyć idealna. Z reguły red ale są nieco ciemniejsze niż kolor czerwony, takie ciemnobursztynowe nawet. Więc tak to wygląda. Jak to piwo powinno smakować? Mniej więcej, jakim powinno mieć profil aromatyczno-smakowy? Sporo karmelu jest tutaj dopuszczalne. Toffee też, ale raczej tego toffee powinno być mniej. Toffee jest generalnie słodsze od karmelu. O tym trzeba pamiętać, bo nie każdy o tym wie. Poza tym właśnie nuty typowo słodowe. Chmiel tutaj nie jest zbytnio wyczuwalny. W tym stylu chyba powinien wahać się od około 20 do 30 IBU, chyba nawet dokładnie od 18 do 28, więc powiedzmy na poziomie takim, więc bardzo mało chmielu tutaj odnajdujemy. Tostowe nuty również może mieć to piwo. Na pewno spotkaliście się z czymś takim. Wystarczy właśnie powąchać sobie opiekane pieczywo. To jest mniej więcej takie porównanie. Dzisiaj piwo z browaru Waszczukowe. Dzielny Irek. I mamy tutaj tego dzielnego Irka i mam nadzieję, że właśnie polska reprezentacja będzie tak dzielna jak ten tutaj Irek. Myślę, że nazwa tego piwa nie jest przypadkowa. Irek. Wydaje mi się, że to jest nawiązanie właśnie do Irish Red Ale. No ek nie bardzo, ale wiemy o co tutaj chodzi. No etykieta, ta postać bardzo, bardzo mi się podoba, fajnie wygląda, reszta, czyli tło białe i tutaj nazwa piwa, no nie wygląda to źle, czcionka w porządku, moim zdaniem. Może przeczytamy sobie najpierw, jaki jest opis tego piwa. Niestety nie mamy go umieszczonego na etykiecie, ale odpalamy stronę internetową browaru Waszczukowe i możemy sobie tę historyjkę przeczytać. A, mamy tu jeszcze taki tatuaż, powiedzmy, w
kształcie czterolistnej koniczynki, która się właśnie kojarzy z Irlandią. Czytamy. Irek to niestrudzony wojownik, który na co dzień ma gorzkie życie. Od piwa oczekuje czegoś więcej, interesującej pełni, przyjemnej i niebanalnej słodowości oraz finiszu delikatnie rozgrzewającego podniebienie. Taki właśnie jest Irek, klasyczny przedstawiciel stylu Irish Red Ale. Prosty, ale niebanalny. Ekstrakt 16,5 stopnia Balinga, alkohol 6,4% objętości. Przeczytamy sobie teraz skład. Woda, słody, pale ale, pilzneński, melanoidynowy, pszeniczny, karmelowy, żytni, palony. Tak, paloność rzeczywiście też może być tu wyczuwalna, ale nie na jakimś poziomie, który mógłby przykryć coś innego. To przecież nie jest stout, to nie jest ris. Więc tutaj naprawdę jeśli ta paloność będzie, to tylko tak lekko wyczuwalna być powinna. Chmiele użyte w tym piwie to polska marynka i citra, która jest chmielem amerykańskim. Drożdże piwowarskie. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane. W porządku. Przejdźmy do degustacji. Kapsel firmowy browaru Waszczukowe. Nie jest jakiejś urody przedniej, ale firmowy, więc idzie na tablicę. Znaczy nie, tablicy już nie mam. Mam segregatory, w których, no takie klasery, w których umieszczam obecnie swoje kapsle. To jest wygodniejsze. Choć kapsel z browaru Waszczukowe już tam jest. Kiedyś wam to może pokażę, tam moją całą kolekcję kapsli, bo etykiet niczego więcej nie zbieram, tylko i wyłącznie kapsle. Nieważne. Jest tu taka nuta owocowa. Trochę to wiśniami pachnie, natomiast później pojawia się takie mokre zboże. Nie jest to zbyt przyjemny aromat. Lekka nuta chmielowa, ale ten chmiel objawia się ziołami. Więc myślę, że to marynka. Citra na pewno nie. Citra może w smaku będzie wyczuwalna. Tostowe nuty są. To mokre zboże już ustąpiło. To tak na początku się nam wyodrębniło. Tego już teraz nie ma i na szczęście, bo to nie jest zbyt przyjemne. No, karmel. Na pewno nie ma tofi. No, karmelu jest sporo. Szukam paloności, ale jeśli jej szukam, to znaczy, że albo jest na niskim poziomie, albo jej tu nie ma. Może niuans, czyli tak jak być powinno. Może tak jest. Nalejmy, zobaczymy jak z tą barwą. Piana nie stworzyła nam się zbyt obfita, ale tutaj nie jest to aż tak bardzo ważne. No i jak jest z tą barwą? Czy to jest czerwone piwo? No nie jest. Jest takie ciemno-bursztynowe z mojej perspektywy. Natomiast jak się popatrzy pod światło, to tę czerwień, no taką wiśniową czerwień, czyli ciemniejszą, da się zauważyć. Ale tak jak mówię, to jest ciężkie do utworzenia. Tutaj na pewno nie powinniśmy się tego czepiać.
tym przypadku. Głównie średnie i drobne pęcherzyki. Podobnie. No nuty takie ziołowe, roślinne od chmielu, jak sądzę. Karmel. Mamy jakieś te owocki właśnie, takie typu wiśnia. Jest troszkę tego mokrego zboża. Jest tu taka nuta, która tutaj nie pasuje. A jakoś bardzo nie odrzuca, więc spoko. Próbujmy. Wiśnie. Słód. Leciuteńka paloność, karmel. Gorycz mieszcząca się w stylu, więc spoko, ale tutaj tej cytry nie czuć. To są ciągle zioła. Ziołowa goryczka, lekka, nieznaczna, zauważalna, ale tak jak mówię, w stylu. To nie jest goryczkowe piwo. Słodowe, chlebowe, skórka od chleba, takie nuty tutaj możemy znaleźć i nie jest to zły przedstawiciel tego stylu piwnego. Ma trochę, jest nieco wadliwe moim zdaniem, właśnie takie mokre zboże, trochę mokrego kartonu, który znamy, tak troszkę to nie gra dobrze, ale generalnie nie jest źle, naprawdę. Piłem już kilka Red Ale'i i ten na tle innych wypada całkiem nieźle, także wydaje mi się, że mogę go polecić, więc spieszcie do swoich ulubionych sklepów i możecie zakupić to piwo, które ma datę ważności, przynajmniej ta moja warka, do 10 lipca 2018, więc jeszcze troszkę czasu macie, choć niewiele. Lacing tworzy się całkiem ładny. To nie jest piwo jakieś wybitne. To nie jest styl wybitny. Dla początkujących, tak jak powiedziałem wcześniej, więc jeśli jesteście takimi laikami jeszcze, bardzo polecam i kibicujcie Polsce w kolejnych meczach. Ja się z wami powoli żegnam, za każdą łapkę w górę będę wdzięczny i tutaj na Facebooku, za każdą subskrypcję, obserwowanie mnie, na wiadomości, na jakieś pytania. Oczywiście bardzo chętnie odpowiem, ponieważ zajmuję się piwem i różnego rodzaju alkoholami. Z tego żyję, to jest moja praca. Dzięki, do następnego razu. Cześć!